Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Dziś wspominamy pierwszego chrześcijańskiego męczennika, tego, który wytrwał do końca, ale jednocześnie zapewne myślimy o tych wszystkich wydarzeniach z naszego życia, które sprawiały, że z jakimś wielkim lękiem podchodziliśmy do codzienności, do rzeczywistości. I oto Szczepan, który wobec największego zagrożenia, jakie może sobie wyobrazić człowiek, wobec utraty życia, patrzy na ludzi wokół siebie, na samego siebie i na to wszystko, co się w jego życiu dzieje, z wielką nadzieją. Tą nadzieję może dać tylko Pan Bóg. Tą nadzieję może dać tylko relacja z Nim. Świat, który tracimy, życie, które tracimy, może nas pokonać, ale może nam także dać to, co przydarzyło się Szczepanowi. Zupełnie nową, piękną i świętą perspektywę. Do zobaczenia jutro.